Siemanko, z tej strony Elio, Patery Retrofan. W jednym ze swoich vlogów, chyba tym dotyczącym sieci osiedlowych, wspominałem Wam o moich początkach z internetem. Tak pobieżnie, że miałem modem, potem SDI, Neostradę, że to udostępniałem po sieci. Ale dzisiaj chciałbym się bardziej skupić na tych totalnych początkach internetu w Polsce, u mnie w domu. Opowiedzieć Wam, jak to wspominam. Oczywiście to wszystko będzie wspomnienia moimi oczami. No, niektórzy się mogą z tym nie zgodzić, co będę mówił, niektórzy mogą mieć inne zdanie, ale zapraszam do komentowania, do wyrażania swoich opinii, swoich wspomnień. Więc jak wiecie, zacząłem swoją przygodę z komputerami PC w 95 roku, dokładnie 5.5.95, w piątek. Data jest oczywiście do sprawdzenia, kiedy to rodzice kupili mi komputer, odebrałem go poskładanego z wideobitu. Wtedy był to oczywiście komputer bez modemu, no bo jeszcze za bardzo się nikomu nie śniło, że będziemy mieli taki internet w każdym komputerze, który będziemy kupować. Tak naprawdę dopiero rok później Telekomunikacja Polska wprowadziła numer dostępowy 020-21-22 i wtedy zaczęły się te w 96 roku tak naprawdę początki internetu w domu. Przez ten czas, pierwsza, druga, trzecia klasa liceum, no, internet w naszej świadomości nie istniał, w mojej świadomości nie istniał. I pojawił się on dopiero na przełomie trzeciej, czwartej klasy, jak rodzice zapisali mnie na kurs języka angielskiego, taki dodatkowy przed maturą. No i był tam gościu, który wyczaił, że no, jestem, powiedzmy, tam zorientowany w miarę w tematach związanych z informatyką i tak zagadywał mnie zawsze po zajęciach. Okazało się, że on ma modem w komputerze swoim, że ma maila w ogóle, no i że sobie wysyła maile, odbiera, z kimś tam koresponduje za granicą, że to jest mega fajne, mega szybkie. No i zainteresował mnie tym. Zaczęliśmy rozmawiać po każdych zajęciach. Wtedy no, wytłumaczył mi, jak wygląda połączenie z takim internetem, że trzeba wybrać numer dostępowy z telekomunikacji, że trzeba wpisać hasło i użytkownika PPP, PPP. Trzeba wejść oczywiście wcześniej w mój komputer, w połączenia, w dial-upa, utworzyć połączenie, mieć ten modem zainstalowany. No, masa rzeczy się od niego dowiedziałem. Zachęcił mnie też do założenia sobie, jak już będę miał modem oczywiście, do założenia maila na serwerze kkinet.pl i tego maila elio@kkinet.pl miałem przez naprawdę długi, długi okres czasu. KKI to był krakowski komercyjny internet. Maile tam mieli za darmo, pewnie za coś innego kosili w Krakowie. No w każdym razie ten pan Darek W. był takim prowodyrem całego zamieszania z internetem w moim małym świecie. No i taki modem sobie sprawiłem w liceum. W czwartej klasie, czyli to był już taki 97-98 rok. Był to używany 33600, wpinany w slot ISA albo ASA, już nie pamiętam. Natomiast kupiłem go od kumpla, który pracował w sklepie komputerowym, Videobit zresztą. No i to był kawał bydlaka, znaczy nie kumpel, tylko ta karta. To była taka naprawdę solidnie wielka karta, w ogóle pamiętam, że z ogromnym speakerem na niej. Jak się już ten numer wybierało i trwało połączenie, przesyłanie danych, no to był taki rumor z tego modemu, że masakra. Znaczy masakra, bardzo miło to wspominam teraz, to nowe wybieranie, te... No to było coś fajnego. No i generalnie, do czego służył, inaczej, jaką ja miałem świadomość internetu w tamtych czasach i ogólnie jak internet był postrzegany, to... Nie było coś takiego jak teraz, że internet to są strony www, na których możemy robić zakupy, obsługiwać banki. Praktycznie te www no, pozwala nam wszystko w dzisiejszych czasach. Ogarnąć sobie dom, planowania, płatności, tak jak wspomniałem, zakupy, wszystko totalnie. Dodatkiem do tego wszystkiego są jakieś multimedia, oglądanie filmów w internecie. No wtedy wiadomo, tego nie było. Strony internetowe też tak nie wyglądały. Wtedy internet mi i kolegom, którzy już też mieli ten internet, między innymi temu panu Darkowi z angielskiego, internet to był generalnie e-mail. Największą zaletą internetu było pisanie właśnie maili. Drugą rzeczą, która w tym internecie była i była fajna, to był IRC, czyli taki starodawny czat. Sporo korzystałem z IRC-a, dużo na nim siedziałem na różnych kanałach i wspominam to też mega, mega dobrze z tego względu, że wtedy nie było czegoś takiego jak wulgaryzmy, jak jakiś hejt, jakieś pisanie no, bzdur kompletnych, wklejanie jakichś durnych z rysunków, emotikonek, banda gimnazjalistów, która teraz udaje kogoś innego i gada jedynie, nie wiem, o seksie czy o innych rzeczach.
Wtedy to było naprawdę na poziomie. Na takim kanale można było naprawdę rzeczowo fajnie porozmawiać, poznać z kumpli, potem z którymi się pisało maile. No, to było naprawdę świetne. IRC nie był tak prosty w obsłudze jak czaty obecne, no bo tam trzeba było jakimiś poleceniami sobie wchodzić do tych kanałów. Wyglądało to tak no, rzeźniczo jak na dzisiejsze czasy, ale bardzo mi o to wspominam i masę osób przez to poznałem. A trzecią rzeczą, która była w tym internecie ówczesnym, no to były właśnie strony www. Przy czym wtedy no, nikt jeszcze może za mocne słowo nie podejrzewał, że tak to się wszystko potoczy, ale była taka niska świadomość tego, jakie to jest fajne medium i jakie może przynieść w przyszłości korzyści, więc rzadko która firma miała stronę internetową. Te firmy, które miały, to były takie ogromne jakieś korporacje, jak nie wiem, PepsiCo albo Coca-Cola. No i tacy mieli strony, chociaż te strony i tak były bardzo mizerne, bo była pewnie strona główna, jakieś kilka podstron o historii firmy, o produktach, ale naprawdę skąpa ilość informacji. I takich stron rzetelnych nie było właściwie. Nie istniały jeszcze wtedy takie serwisy informacyjne z prawdziwego zdarzenia, jak teraz mamy Onet, Interia, w którym można było zaufać w to, co tam jest napisane. No było to bardzo, bardzo ubogie. Natomiast był ogromny, ogromny, ogromny wysyp stronek, które tworzyli zwykli użytkownicy, którzy dopadli w ręce modem i mieli jakąś tam bazową wiedzę odnośnie komputera, programów. No i tworzyli na przykład we front page'u z Microsoftu stronki, umieszczali je na takich serwerach jak KKI właśnie. I tych stron była, tak mówiłem, ogromna ilość. Czy były one interesujące? W większości nie. No, jeden pisał o swoim psie, drugi o hodowli roślin, a trzeci się chwalił kolekcją kaset VHS. Nie było to, większość tych stron nie była aktualizowana za często. To były takie martwe serwisy, jak już ktoś już się pobawił tym, potworzył, no to wszystko umierało gdzieś tam. Aktualizacje były sprzed paru miesięcy, sprzed roku jak nie więcej. Więc wtedy ten internet to był głównie e-mail, IRC i strony www. Ja to tak pamiętam. Oczywiście to się bardzo dynamicznie zmieniało, jak strony zaczęły mieć coraz więcej możliwości, jak doszedł flash, doszły reklamy na stronach, kiedy widziano już potencjał, jaki to ze wszystko ze sobą niesie, ale te początki były właśnie takie prościutkie. Strony same były prościutkie, bo prawie w ogóle na nich nie było grafiki, głównie tekst, ale to wynikało z tego, że no, zdjęcia pożerały ileś tam kilobajtów. No a jak się miało modem, który miał prędkość 33 600 bodów, czyli dzielimy przez 8, wychodzi tam 4200 chyba, tak? To co daje nam 4 kilobajty na sekundę transferu, no to było słabe. To taka strona, która miałaby jakieś kilkanaście zdjęć, większy obrazek, no to się ładowała przeokropnie długo. No i właśnie teraz przejdziemy do tego aspektu, jak to się wszystko, jak się łączyło, ile to kosztowało. Tak jak mówiłem, dostawcą była Tepsa, która rozliczała nas 29 groszy za 3 minuty połączenia, a w godzinach nocnych, tylko nie pamiętam, czy to było od 22 czy od 23, był impuls co 6 minut. No i generalnie taka zabawa internetem była dosyć droga, bo jak troszkę się przysiedziało, no to rachunek telefoniczny znacznie się powiększał. Nie szło tego ukryć przed rodzicami. Ja tego oczywiście nie robiłem, zaraz Wam powiem, jak to się u mnie odbywało, ale znam osoby, które nic rodzicom nie mówiły, z internetu korzystały, a potem rachunek, który był zwykle 30, 40, 50 zł, przychodził na przykład 600 albo 1000 zł, no to była rzeźnia. Potem było wpierdziel w domu i pracowanie, żeby zapłacić rachunek za internet. U mnie wyglądało to tak, że jak chciałem skorzystać z neta, musiałem najpierw dysponować gotówką. Założyłem sobie taki słoiczek, w którym zbierałem kasiurkę. Gdzieś tam wysępiłem od taty, od mamy, czasami dali na jakąś zapiekankę do szkoły, a nie kupiłem, tylko zrobiłem sobie kanapkę w domu i ta kasa trafiała do słoika. No jak nazbierałem daną kwotę, którą sobie przeliczyłem na ilość impulsów, no to wtedy sobie ten internet odpalałem. Po zakończeniu takiej sesji tą kasę wyciągałem, dawałem też na karteczce mamie, ile minut korzystałem i ile muszę oddać. I ona to wrzucała do swojego słoiczka, a potem no, weryfikowała mi, jak przychodził rachunek telefoniczny, czy się wszystko zgadza. No zgadzało się, bo byłem uczciwy, że tak powiem, z rodzicami w tej kwestii. Natomiast jak wyglądało samo korzystanie przy tak wysokich opłatach dla ucznia liceum, który nie zarabiał, który tej kasy miał mało? No wiadomo, że nie łączyliśmy się i internet sobie hulał. Ja korzystałem z internetu na dwa sposoby. Pierwszy, znaczy obydwa sposoby były związane z karteczkami i długopisem. W pierwszym sposobie, no to pisałem sobie na kartkę, co chcę z internetu pościągać. Wtedy miałem taką
taką radochę, że jest internet, że jest dostęp do wielu rzeczy, do wielu zdjęć i postanowiłem, że sobie stworzę bibliotekę aktorów amerykańskich, czyli ich wizerunku plus jakiś jeden screenshot, zdjęcie z jakiegoś filmu. No i będę sobie to ściągał, zapisywał na dysku, będę miał katalogi ponazywane nazwiskami, no i tak robiłem, więc taka wizyta moja w internecie odnośnie tego wyglądała tak, że na kartce sobie spisywałem to, co chcę pobrać, jakiego aktora, jakie zdjęcie, jaki film z nim i trzymałem to przed komputerem, no i odpalałem. Startował czas, odliczało mi te minuty impulsów, a ja w tym czasie przeglądarka, konkretny już adres, wiedziałem, pyk, enter, pyk, prawy, zapisz i jak już pościągałem wszystko, co chciałem, błyskawicznie rozłącz. No i czasami się mieściłem w 6 minut, czasami w 15, kasiurka lądowała w słoiku, a ja sobie tam te rzeczy ściągałem. Drugi sposób korzystania był bardziej taki nastawiony na zdobywanie informacji. Gdzieś się o czymś dowiedziałem, gdzieś w gazecie znalazłem jakiś pożyteczny teoretycznie link, pod którym mógłbym coś fajnego przeczytać. No i wtedy robiłem tak, że odpalałem, oczywiście zapisywałem to wszystko na kartkę, odpalałem wtedy kilka przeglądarek na raz, bo wtedy jeszcze nie było czegoś takiego jak karty w przeglądarkach. Trzeba było odpalać osobne przeglądarki. Ja używałem wtedy Netscape Navigatora, bo ja zawsze nie z prądem, tylko pod prąd, więc nie Internet Explorer, tylko Netscape, nie Intel, tylko AMD. No i tak mam do dzisiaj. No i odpalałem te kilka przeglądarek. W każdej już wpisałem sobie konkretny adres, który chciałem, żeby był wyświetlony. Odpalałem połączenie i szybciutko Enter w każdej przeglądarce, żeby to się załadowało. Jak się załadowało, dawałem błyskawicznie rozłącz. No i wtedy wchodziłem w danej przeglądarce w plik, zapisz jako i zapisywałem sobie te wszystkie treści, które tam się wyświetlały, a później offline je sobie czytałem. No i tak kiedyś było. To mówię do młodszych widzów, a starsi pewnie się teraz uśmiechają. Tak kiedyś było niestety, bo nie można było sobie pozwolić na działający non-stop internet. Teraz to co mamy, to jest niebo a ziemia różnica. Internet jest wszędzie, jest maksymalnie tani, cały czas w nim siedzimy. Kiedyś trzeba było liczyć każdy grosik A jak się źle policzyło, to trzeba było się liczyć z pierdziel od rodziców albo z tyraniem potem w wakacje, żeby spłacić rachunek telefoniczny. Modemu 33600 używałem dosyć długo. Później jak się pojawiły już te modemy tańsze, bo początkowo były straszne ceny tych modemów, no to już sobie wymieniłem na modem 56 kilo. No to on już tam cisnął, kurde, powiedzmy około 7 kilobajtów na sekundę, więc te 3 kilobajty różnicy to była cholerna różnica, naprawdę. Najlepszy modem, jaki wspominam, jaki miałem, to był Zoltrix Sagitta. Kosztował 189 zł, pamiętam jak dzisiaj, i to był modem sprzętowy. Czyli jak nawiązaliśmy połączenie z internetem i tam sobie działaliśmy, to nie obciążało to procesora. Tańsze modemy tam za 95, za 120 zł, na przykład też z Zoltrixa, były no, programowe i to była rzeźnia. Jak się miało słabszą maszynkę i odpaliło się połączenie, gdzie procesor główny musiał to wszystko obsługiwać, to system niemiłosiernie zwalniał. Odpalenie wtedy czterech przeglądarek to była rzeźnia, jeżeli chodzi o działanie tego wszystkiego. No i co jeszcze? Ten okres modemowy u mnie no, trwał, nie wiem, około 2 lat myślę, bo potem się już pojawiło SDI i no, czasy się zmieniły, internet już był non-stop. Ale co to mnie nauczyło? Nauczyło mnie to tego, że trzeba oszczędzać pieniążki, jeżeli chce się z czegoś skorzystać, jeżeli coś chce się zrobić. Nauczyło mi jakiejś takiego planowania, systematyczności czasami, bo żeby przyoszczędzić kasę na przykład, no to w piątek siedziałem najpierw do tej 22 czy 23, żeby były impulsy co 6 minut i żeby zaoszczędzić. No i systematycznie co każdy... To co chciałem czasami w tygodniu pościągać, to zaciskałem kurna zęby. Nie, poczekam do piątku i soboty. No i korzystałem z tego internetu właśnie w weekendy, żeby było taniej generalnie. Nauczył mnie ten internet frontpage'a. Później zacząłem się uczyć HTML-a, Javy. No i tak to się jakoś wszystko wtedy kulało. No i tyle właściwie chyba. Tak ja to wszystko wspominam, że to tak wyglądało. Jeszcze raz poproszę Was, żebyście dali mi znać w komentarzach, jak Wy to pamiętacie, jakie były Wasze początki z internetem, czy doświadczyliście w ogóle modemów, liczenia kosztów, tych rachunków i tego cholernie wolno działającego właśnie internetu. Dajcie mi proszę znać. A ja już dojeżdżam do szkoły, odbieram Peter Szonika z zajęć, właściwie ze świetlicy i wracam do domu montować Wojny 8-bitowe, które mam nadzieję pojawią się teraz w najbliższą sobotę. Trzymajcie się.